Tu mamy piłkę mocno sfatygowaną. Dużo zębów jest uszkodzonych, a więc ją dosyć intensywnie przeostrzymy z płaszczyzny przyłożenia. A dostosowujemy się na podziałce do średnicy. Zmieniamy skok. Ta piłka jest mniejszą podziałką zęba. Okay. Ile ustawimy? Spróbujemy 15, ale musimy się wycofać z wrzeciono. Tak. Cofamy wrzeciono. Piętnaście stopni kąt przyłożenia. Włączamy zakres szlifu z tyłu, cofamy zderza. Prawie brakuje zębów. Wierzchołków zębów. Tymi ściernicami diamentowymi, tym typem można ostrzyć równocześnie węglika i korpus piły stalowe. No tu trzeba będzie zeszlifować więcej, żeby utrącone zęby choć lekko szlifnąć. Ta piła większość zębów wierzchołków ma oderwany na
kolizji pewno z metalem. Żeby się udało sięgnąć i zakończymy ostrzenie. Piła służyła u gospodarza jako piła gospodarcza. Przypuszczam, że często w drewnie miał gwoździe. Może jeszcze dołóżmy. No, okazuje się, że ponad połowa zębów jest wykruszonych. Nie muszą być przeoszczone wszystkie, no ale 80%, żeby zaczęło pracować. W kolejnych oszczeniach można wyprowadzić wszystkie, pod warunkiem, że nie zostaną wytrącone. Mechanizm tak działa, że w momencie szlifu piła jest dodatkowo ściskana, dzięki czemu można stosunkowo założyć większy naddatek na szlif. To już większe zębów będzie pracować jak pile nowej. Okay.